mieszkańcami w Borkowie i okolicach, którzy spoczywacie w zbiorowej mogile na cmentarzu w Cieksynie. Stańcie do apelu. Stańcie do apelu. Brygada sowiecka posiadała oddziały kawalerii. Rosjanie mieli doskonałych jeźdźców, którzy doskonale znali swoje rzemiosło. Daleko na północy, przez Mławę, szedł na zachód korpus konny Hana, rosyjskiego dowódcy, który marzył o tym, żeby zapisać się tak jak Budionny, jako postrach polskich oddziałów, jako postrach polskiej państwowości. Wystawiona przez